Nowa postać. Okej. Właśnie nie wiem. Jak ją nazwiemy? Asuka na nazwisko, jak będzie miała. Data urodzenia. Ona jest chyba z 99 roku. Czekaj, bo ja bez włosów to tak ciężko mi ogarnąć, jak ona wyglądała. A to musi być damska twarz, no. To chyba jest damska twarz, nie wiem. Jesus. Ona to taka Japonka była, no. Musimy znaleźć Japonkę. Drugie włosy? Nie, tam nie możemy zobaczyć. Kolor włosów. O dobra, coś się tam zmienia, będą takie jaśniejsze. Witamy tu, tutaj urząd pracy. Czy ja muszę brać jakąś robotę? Chodźmy do urzędu i tu muszę jakąś robotę sobie ogarnąć. Jak to się grało w ogóle, ja zapomniałem. Leśniczy, czy tam ten, nie? Rafiner, górnik, rzeźnik, krawiec, taksi, bezrobotny, nawet bezrobotny można być. Ja będę rybakiem. Musimy sprawdzić się jako rybak, więc zobaczymy. Więc mamy robotę i chyba będę dostał jakieś hajsy, nie wiem. Ej, czy ja mogę brać tutaj jakiś samochód taki obojętny, jaki z ulicy? Dobra, drwala dawaj. Ciekawe jakby drwal działał, nie? Ej, no dobra, no tam jest jakaś fura, ja ją biorę, bo nie będę przez całe miasto latał. Ej, i co ja mam robić? Patrzcie, tutaj mapka jest wyłączona, gdzie się mapkę włącza? O! O, jest mapka, dobra. Ta nie działa, fura. Może ta będzie działać. O dobra, ta działa. Jest okej, chyba. Ło! Oh shit! Co się wydarzyło? Chyba jakieś zderzenie było, czy coś. What? Ej, fajnie wypadek tutaj wyglądał. Widzieliście to? Wow! Patrz, prawdziwe auta są. Ole beka, tylko że to drogie jest. I mam mu jakieś 290 tysięcy dolarów za mało, żeby kupić taką furę. Ale patrzcie, autentycznie są prawdziwe fury. Biorę mój samochód tutaj, bo ja innego nie mam na razie. Chyba że motorek mogę zabrać. Nie, motorek jest niestety nieczynny. Czekaj, a może weźmiemy sobie szybszy samochód, bo tutaj jest. Chyba nie będą mnie ścigać, co? No ja tylko pożyczam, później oddam. Pokaż Lambo. Ej, później sobie zobaczymy, jak będę miał trochę hajsu. Ja muszę tu jakoś zarabiać pieniądze. A przydałaby się jakaś fajna furka, nie? Jedno bym sobie kupił, bym ją już miał. Sklepy, tu parkingi, tutaj mamy fryzjera, tu mamy ubrania jakieś, tu mamy LA Customs, tu urząd pracy, to tam byliśmy. No chyba musimy faktycznie jechać do tych łódek tutaj. Chyba. Takie mam a czekaj, może tu? Wyprowadź łódź? No to co to jest? Obszar połowu! Patrzcie, to tutaj się robi. Tu musimy jechać. Na znaczek haka. No właśnie, tylko gdzie ja mam się przebrać za rybaka, tak się zastanawiam. Chyba tam na miejscu, nie? Zobaczmy, o co tu biega. Robocze ci... co to mi się tutaj... Nie, tego to ja nie chcę. Dobra. O, przebrało się już. Ej, ale fajnie, bo ja myślałem, że mnie zmieni mi całkowicie postać, a po prostu wybrało mi inne ciuchy dla mojej postaci. Ty, bo nie mogę się poruszać. Oh, shit. Samochód mi teraz nie działa. Nie mogę nic zrobić. Dobra, działa, jest git. Uff, już się wystraszyłem, że coś popsułem. No, okej. To jedziemy teraz na łowy. Chyba mam już strój. Musisz wziąć rybacki. Ja chyba wziąłem rybacki. To jest rybacki strój, nie? Dobrze, wziąłem trochę szybszą furę, to będzie szybciej. No ale później sobie kupimy jakąś taką swoją. Myślę, że będzie można ją tuningować i takie tam. I chyba się też na serwerze ona zapisze wtedy, nie? Córka rybaka. A, Suka to jest, wiesz, to jest taki przyszły gangster, myślę. Nie no, nie będziemy tu gangsterować nic. Na razie bez broni.
Fajne jest to, że tutaj jak już faktycznie na samym starcie jak ktoś we mnie przywalił, mnie to zszokowało i nie wiedziałem co się stało. Myślałem, że mnie z gry wywaliło czy coś. Fajnie to zrobione jest. No dobra, ale tak już się nie podniecajmy, bierzmy się do roboty. 185 km na godzinę ta fura ciśnie maksymalnie. Może nawet do 200 uda się dobić. O, już jest, 195 było przez chwilę. To pojedziemy sobie teraz tak. Chyba gdzieś tutaj się zjeżdżało. Możemy pojechać na skróty, ale kurde. Kto by tam na skróty jeździł? Stałem znowu 200 dolców. Już mam 700. Jeszcze mi, już mi niewiele brakuje na jakiś pierwszy samochód. Mam nadzieję, że uda się je ogarnąć. Dobra. Teraz tutaj w prawo. Muszę się nauczyć, tak wiecie, jeździć poprawnie chyba. Ale oni tu chyba nie jeżdżą tak zgodnie z sygnalizacją świetlną. Jak to jest? Czy to jest takie prawdziwe RP, że faktycznie wszystko na 100%? Czekaj, czy ja dobrze jadę? Nie, to o kurde, to jeszcze kawałek dalej. No dobra, tu musimy się wycofać. Teraz jechałem do Humane Labs. Jedziemy sobie do rybaków. Wow, i tam ogarniemy temat. Tu musimy skręcić w prawo. W ogóle mapka mi się włączyła. Chyba mapka się włącza, kiedy jesteśmy w samochodzie, tak? No, to taki GPS jakby. Spoko, też mi się to podoba. Tak realizm w 100% chyba. Okej. Nie mogę się z niczym zderzyć, bo wtedy mi się samochód zepsuje, a ten jest bardzo fajny. Za krótkie przełożenia ma. 6 biegów, 8800 obrotów. I 190 km na godzinę, słabiutko. No. To takie Volvo trochę. Ale faktycznie, są tutaj biegi, jest tutaj wszystko. Dobra, gdzie dalej? A, to muszę przecofnąć. Nie pojechałem dobrze. Mogę sobie GPS-a włączyć w sumie. Zabycie niemową dostaje się kika tutaj? Czekaj, pod N. A gdzie mi się to pokazuje, że ja coś mam mówić? Mam, co chwilę mam coś mówić, tak? Rozmowa głosowa. A ja, bo ja mam wyłączony, faktycznie. Dobra, włączymy. Aktywacja, nie. Naciśnij i mów. Dobra. Teraz pod N chyba mam, bo ja mam domyślnie. Tego nigdy nie używałem. Będziemy słuchać, co oni tutaj mają do powiedzenia. Aha, mają głośność jeszcze chyba. Głośność efektów. Zaciszymy trochę. Głośność mikrofonu. Nie wiem, czy powinienem to dawać na maksa. Dajmy na maksa, kurde. Czułość mikrofonu to na razie nic. Nie wiem jak ten. Czy może to przetestować tu w ogóle? Dobra, przypisane klawisze. Ogólnie. Mówicie, że to pod N jest, tak? Tak. Dobra, coś powiedziałem. Czy gram na padzie? Tak, gram na padzie. Ale mi wyjechał, kurde. Teraz tak. Ciśniemy tutaj do rybaków. Mamy już przebranie odpowiednie, więc powinniśmy tą robotę chyba zrobić, nie? I tu chyba można jakoś taksówkę zamówić. Żebym je stąd później zabrał, jak mi samochód ten zniknie, nie?
No dobra, jesteśmy na miejscu. Są tu niby jakieś fury. Tu jakieś kiełbaski leżą, a nie, to łańcuch. No dobra, zobaczmy. Jest jakaś fura. Ciekawe, czy można ją pożyczyć. Dobrze, to zobaczmy, o co tu chodzi. Okej. Co dalej? Teraz muszę płynąć do tej strefy łowów chyba, nie? Zaraz, to gdzie to się płynie? A tu, kawałek drogi, zobaczcie. Wyznaczę sobie cel. Wow! Coś się zahaczyłem, a tu jakaś mielizna jest. No trudno. Ja sobie ten... chciałem mieć tutaj ten pomad, szczerze mówiąc. Patrzcie, co jest tutaj? Jakieś kamienie! Chyba trzeba na to uważać. Dobra. Nisko upadłeś. Faktycznie. Typowy bałtycki kuter. To jest duży cip-cip. Ej, no! Cały czas tu jest jakaś mielizna. Już chyba jesteśmy dość daleko od brzegu, żeby cały czas na tej mieliźnie być, nie? Później sobie zamówimy taksówkę i damy komuś zarobić, myślę. Będę stał w tym miejscu i czekał na kogoś. Kliknij E, żeby łowić. Dobra. Musisz być na nogach, żeby móc pracować. No dobrze. I co, ja już łowię? Ciemolcek, jak to masz herbatkę? No pewnie, że mam herbatkę. Chyba już się łowi, nie? Na mapce masz zaznaczone mielizny. Jasny kolor. A, faktycznie. Ty, bo buja tu strasznie. Ale czy ja już łowię? Żebym się tylko nie utopił tutaj. Ty, jak buja nim, kurde! Dawaj pośledzie. Dobra, już nie buja. Tu mamy coś do ogarnięcia. Nie, tutaj nic. Tak zastanawiam się, co mam tu kliknąć. I czy ja już zarabiam pieniądze? Nagle mi się pojawiło te 900 dolarów. Ale mam tutaj tak stać, tak? Wypłyń i jeszcze raz wpłyń. Dobra, dobra, to tak zrobimy. Jeszcze raz sobie wpłynę. Chyba jakaś animacja miała się pojawić, tak? No dobra. Nacisnąłem już E, ale właśnie coś tu nie zadziałało. Ja bym się bał w realu stać na takim statku, jakby tak bujało. No myśmy się tutaj ustawili w poprzek fal, dlatego nas tak bujało, nie? Dobra, spróbuję jeszcze. Jaki zegarek w ogóle mam? 10:55 na zegarku. Chyba nie jest prawdziwa godzina. Ty, próbuję zawrócić. Musisz kawał odjechać, bo tak to ci nie zadziała. Dobra, spróbuję. Trochę żeśmy tutaj odjechali. Odpłynęli z tego miejsca. Spróbuję jeszcze raz. Dobra. No. Jest. O, i teraz mi się coś pojawiło. No dobra, włączam. Chyba jeszcze raz muszę, bo znowu się pojawiło to samo co wtedy, czyli muszę chyba
muszę chyba wyjść z tej łódki, znaczy nie sterować nią i dopiero potem włączyć to E, nie? W sensie to łowienie ryb. Tak to chyba działa tutaj. Dobra, jeszcze raz. Fajny kuter. Ej, on ma chyba jakiś wzmocniony dziób? W normalnym GTA też taki dziób miał, czy nie? Musisz zejść, no właśnie. Tu trzeba zejść, dopiero wtedy nacisnąć E, nie? No to jest dziwne trochę, no ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Próbuję znowu nawrócić. Muszę wysiąść i dopiero wtedy E. Dobra, cyk. Czy będzie więcej live'ów na Facebooku? Tak, tak. Będzie zdecydowanie więcej tutaj na Facebooku niż na YouTubie wcześniej było. No okej. O, i teraz wysiadam. I mam faktycznie, żeby tu łowić. I wejdziemy sobie tam z tyłu. Naciskam E. O, ryba, ryba, ryba. Zobaczcie, pojawia się. Łowi mi się ryba. No i super. Teraz ile tych ryb muszę tu łowić? O, to jest dobry moment chyba, żeby zategować, zalać sobie herbatkę, nie? Tak. Zalewamy. Zalany. Dobra, masz maksimum ryba. I teraz co? Wracam sobie do brzegu. Masz maksimum ryba. No i wracamy do brzegu i co? I musimy chyba to oddać, nie? I potem z powrotem tu wrócić, zdaje się. Patrzcie, jak się przechyla w ogóle. Dobra. Teraz wracamy sobie tam. To było chyba w to miejsce, ale mielizna... Ja nie wiem, czy mielizna chyba została dodana tutaj. Wracasz i jedziesz na przeróbkę, tak? Okej. Może ogarnę. Po przeróbce na sprzedaż. Dzięki za podpowiedzi w ogóle tutaj na czacie. Korzystam z tego, bo dla mnie to jest wszystko takie nowe trochę. Ja grałem w 5M i grałem tam, testowałem te serwery RP kiedyś. Ale kiedyś nie było tyle rzeczy, co jest teraz. Kiedyś to mam na myśli tutaj z rok albo półtora roku temu. To ten 5M co chwilę się wieszał wtedy. Synchronizacja, wiecie, nie działała dobrze. A teraz jest zupełnie inaczej chyba. A gdzie mi się w ogóle tu pokazuje, kiedy ja mówię? Bo muszę nacisnąć N. I nie pokazuje mi się tu nigdzie na ekranie, że mam włączony mikrofon. Dobra, jesteśmy na miejscu. Musimy zaparkować tutaj. Okej. Czekaj, bo mi się tu czat pojawił, nie widzę, co tam jest napisane. No zniknij czat. Aha. Okej. Teraz tak, mam ze sobą ryby. Muszę je na przemiał dać, nie? Chyba. Na dole masz biały pasek. No taki różowy, czekaj to. Jezu, to skomplikowane jest dla mnie. Bo tutaj się wypożycza łódź, nie? Wiecie co, ja sobie przestawię tylko kamerkę, żebyście widzieli...
żebyście widzieli, ile mam pieniędzy i wszystkiego. O, gdzieś tutaj chyba, nie? Nie będę nic zasłaniał? O, będzie ok. Dobra. Nie, tutaj się łódź robi, dobra. Ja sobie otworzę mapę. I teraz musimy gdzieś to na przemiał zawieść, tak? Głupio tylko, że ten hak jest na czarno zaznaczony i ja go kurde nie widzę. Teraz samochodem na przeróbkę, spoko. To jest tutaj. Tu jest szatnia. A tu jest punkt dostawy, tak? Czyli tu muszę dostarczyć, spoko. Czyli tu musimy dojechać. Kurde, to kawał drogi trzeba przejechać. Bo nie wiem, czy ja... Właśnie, bo... jest taki problem, że tu nie mam samochodu. Mój zniknął już, niestety. I nie ma tu żadnych innych. To chyba muszę zadzwonić po taksówkę, nie? Jak to się dzwoni? Czekaj, telefonu nie da rady wyciągnąć. W ogóle mam telefon? Tu broń. O, tu mapkę można otworzyć w ten sposób. No nic, będziemy musieli jakoś znaleźć samochód, czy coś. Fajne w ogóle to przebranie jest, podoba mi się. Przebranie rybaka. Myślicie, że ile hajsu z tego dostanę? Dużo? Z tych ryb? Bo jak dostanę takie 8000, to się chyba załamie. Nie masz telefonu. A, dobra, spoko. Jak nie chcesz, żeby zniknęło, to je zamykaj. Tylko wiesz, to nie była moja fura. Nie wiem, czy mogę zamykać nie swoje samochody. Ej, tam jest jakiś wóz. Telefon trzeba kupić. A ja bym właśnie chciała zadzwonić po taksówkę. O, od tych pożyczę. Tylko chyba on nie będzie jeździł, nie? No, niestety nie. Za czym taryfa przyjedzie, to masakra. Też tak właśnie myślę. Musielibyśmy czekać tutaj chyba z 2 godziny. Do następnego dnia. Jak wziąłeś z pracy, to jest przypisane do ciebie. Właśnie, kurde, nie wziąłem. Będziemy musieli ganiać teraz z kapcia. Do asfaltu jakiegoś. Tam, gdzie jeżdżą samochody od tako, nie? Musisz go kupić w sklepie. No właśnie, to pojedziemy do sklepu. Silnik włączony. A czekaj, to silnik był niewłączony? W tym aucie, ale to chyba... Nie wiedziałem, że trzeba silnik włączać. Miałeś wyłączony silnik. Dobra, zobaczę. Może będzie działać zaraz. To nie będę musiał z butem biec. Ja nie wiedziałem, że trzeba oddzielnie silnik włączać, bo ona tam odpalała coś tam. Dobra, spróbujmy. Faktycznie... Ej! Boy! Ej, moja czapka! Kurde! Ja chcę się stąd wydostać! Siema, Łukasz. Dobra, gitara. Teraz, jak się włącza... Enter? Czekaj, czym się włącza ten? Tu się coś mówi. B, tak? Nie działa. F się wysiada. Naciśnij chip na klawiaturze. R? R to jest ta kamera. T to nie to. Znalazłeś kluczyk, czekaj, coś się... A, tu się da zamykać pojazd, wow. Co się wydarzyło, czekaj. Ło! Huh? What? Tu można zamykać inne samochody. V? V to jest kamera.
Teraz ogarniam, jak się odpala auto. Próbuję wszystko po kolei, ale nie działa to. Enter, Shift, Control, Alt, Caps Lock. Kurde ty. Jak będziesz z kimś gadać, to zmień głos, bo na serwie jesteś kobietą. Ej, nie działa to. O, czekaj, co to jest? Aha, to można coś ściągnąć. Pod K jest ten, jakieś menu. Może P. P to jest pauza. Ej, chyba po prostu nie ma kluczyków. Chociaż nie, no jak nie ma kluczyków? Jak mogę włączyć? Znalazłem kluczyki do niego. Musimy ogarnąć, jak się odpala ten samochód. Kurde. Ej, no bo kluczyki znalazłem. What? Dzięki, Wiktor, za udostępnienie streamka. Może spytaj się na czacie. Dobra, spytam się na czacie. Bana dostanę. Ej, bo to jest czat lokalny. Nie wiem, czy tutaj ktoś mi odpisze. Z. A tu można. Będziemy siedzieć w tym samochodzie. Nie mogę ze śmiechu. Ej, no nie mogę ruszyć. Ale znalazłem jakieś kluczyki do tego auta. O! Co się stało? Można udawać nieżywego. Zajebiście. Dobra, nie, idę poszukać jakiegoś ten. Idę poszukać jakiegoś samochodu, który jeździ, po prostu. Jak się tu, a może jest jakiś poradnik, bo... Ej, bo ryby się zepsują, dobra, biegniemy z tymi rybami w takim razie. Musimy znaleźć samochód, który jeździ po drodze i go pożyczyć wtedy, nie? Dopiero wtedy pojechać. Okej. Naciśnij F1. Okej, czekajcie, czyli tak. Wywalą mnie z serwera. Dzięki za podpowiedź, jak pisać na czacie w ogóle. Jak mi teraz napiszą. I będę musiał się wrócić do tego auta, to będzie słabo. No nic, na razie biegniemy. Będziemy biec teraz. Oh shit. Nie wiem ile. Bo my musimy coś tutaj jeść i pić, nie? Także będzie trzeba tam ten. Zajechać do sklepu i coś kupić później. Gdzie ma te ryby w kieszeniach? No nie wiem, no właśnie. Grube ma te spodnie takie pojemne chyba. To tam te ryby upchała. Tylko by tam. Ile tych ryb mamy? Nie wiem. Ale dużo ich tam wyskakiwało, nie? Kurde. Stawaj, biegnij! Dobiegniesz kiedyś. Najgorsze jest to, że nie mogę brać samochodów, które ten. Które stoją na poboczach, nie? Kurde. No już nie może. O, coś chyba jedzie. O! Nie no, jak rybak, to weźmiemy tego dużego chyba, nie? Patrzę na to FIB.
Dobrze! Jest odpalony samochód, doskonale! Jedziemy! No, teraz to tak! Ona już umierała tutaj. Dobra, jedziemy. Za każdym razem trzeba radio wyłączać. Masz 157 ryb? Nie, to chyba nie ryb. To nie jest ilość ryb. To jest chyba ilość mieszkańców czy coś. Nie wiem.